Cześć, LPL w Gdyni. Jesteśmy gośćmi i dziennikarzami, mediami podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. L jest od dawna partnerem, ale ten wywiad w tym roku jest pierwszy. Małgosia Gorol jest ze mną. Cześć, Małgosiu. Cześć, jest to też mój pierwszy wywiad dla L. Cześć, LPL. Czyli otwieramy sobie kilka sytuacji. Słuchaj, jesteśmy na świeżo po projekcji filmu, w którym zagrałaś główną rolę. Film opowiada o sile i heroizmie, nawet to nie jest powiedziane, na wyrost mamy chłopca cierpiącego na spektrum autyzmu. Cierpiącego to też takie stygmatyzujące słowo, ale pewnie to sobie potem wyjaśnimy. Odtwarzasz główną rolę w filmie o tytule Siubuk. Siubuk brzmi magicznie. Na początku, jak nie wiedziałam, czego dotyczy film, miałam wrażenie, że jest to rodzaj jakiegoś zaklęcia bądź szyfru. Aha. Powiesz coś więcej, bo ja już wiem, co znaczy siubuk i jak to czytać. Rzeczywiście, mnie samej było ciężko na początku, kiedy dostałam scenariusz i słyszałam o tym projekcie. Na przykład z pisownią, czy to jest siubuk, czy to jest siubuk, jakby nie czułam tego w ogóle, o co nawet chodzi. Gdzieś tam fonetycznie, ale i w siubuk. Zapisie to stwarza wrażenie jakiejś słowiańskości, jakiegoś dziwnego zapisu. Tak, jednak na planie usłyszałam miliardy razy wyraz siubuk i wypowiedziałam sama, wypowiadałam prywatnie, więc jestem już jakby tak zaprzyjaźniona z tym wyrazem, że jest dla mnie jakby istniał w słowniku od zawsze. W filmie grasz Maryśkę. Poznajemy Maryśkę jako zbuntowaną dziewczynę, niekoniecznie gotową na macierzyństwo. Pewnie bardziej gotowa na to macierzyństwo byłaby Marta, czyli siostra Maryśki. Twoja bohaterka decyduje się urodzić dziecko mimo planów, jak to zazwyczaj w życiu bywa, kiedy planujesz, to Bóg się trochę śmieje. Daje Maryśce jednak to dziecko. To jest rola kobiety, która potem tak naprawdę jest bohaterką zbiorową tego filmu, mam wrażenie, bo gdzieś tam, mimo że historia nie jest w 100% jedną historią autentyczną, to zbiera doświadczenia kobiet, które o dzieci wyjątkowe, specjalnej troski musiały w swoim życiu walczyć. Ale myślę, że to jest też doświadczenie, w którym się może przejrzeć każda kobieta i każda matka, bo trudności z macierzyństwem czy bycie w ciężkiej sytuacji, to jest jakieś właśnie doświadczenie zbiorowe, tak mi się wydaje. Czy samotne wychowywanie dziecka. Oczywiście tutaj problemy i ten ciężar jest spiętrzony jakby też na potrzeby po prostu przedstawienia tego tematu w sposób niestety jakiś realistyczny i odwzorowany, jakby nie, który odwzorowuje rzeczywistość. Czyli tutaj mamy dołożone te ciężary, czyli i jest samotna i nie ma pieniędzy, jest ubogą osobą, która jakby jest właśnie postawiona w ciężkiej sytuacji materialnej. Jest jakby w tym okresie też w Polsce, czy na początku lat 90. Zaczyna jakby tę przygodę z macierzyństwem. Czyli wszystko pracuje na to, żeby się spotkać rzeczywiście z tym murem, który ma być naprawdę ogromny, a nieraz taki mur te kobiety muszą przebić głową. No właśnie, i ta Maryśka z synkiem przeskakują. To jest jakby bieg taki przez płotki różnych przeciwności losu. Bardzo dużo ich dotyczy rozwoju i edukacji. Jest bardzo wyraźne tło społeczne tej sytuacji. Wczoraj podczas spotkania prasowego po projekcji filmu reżyser opowiadał o tym, że zbierał te doświadczenia nawet taką drogą dokumentalną, obserwując kobiety w ośrodku, w którym jakby szukały tej pomocy psychologicznej dla dziecka. Powtarzało się jedno,
jeden motyw. To, że one tam były, po prostu to była kolejka mam, czyli samotnych matek, mhm. które mówiły, odpowiadały na pytanie, co z ojcem, odpowiadały, odszedł. Jednym słowem, odszedł. Tak. Twoja bohaterka nie ma przez większość filmu tego męskiego bohatera. Obok siebie nie ma tego ramienia, na którym mogłaby się wesprzeć, ale pojawia się męska postać zagrana przez Andrzeja Seweryna, którego Maryśka, jakby mając obok i mając się obok wzajemnie, odnajdują się w kontekście, po konflikcie można powiedzieć. Też nie zdradzajmy. Nie zdradzajmy całej fabuły, ale jak sobie tak myślisz właśnie o tym, znane ci są z telewizji. Myślę, że jesteśmy w podobnym wieku, więc pewnie obserwowałyśmy jakby te sceny właśnie samotnych, walczących matek, przykutych łańcuchami do różnego rodzaju instytucji, które właśnie tym frontem kobiecym potrafiły przełamywać te właśnie, wiesz, mury ratusza, mury Ministerstwa Edukacji. O co chodzi, że tych mężczyzn nie ma w tych sytuacjach? Ja może jeszcze a propos fabuły naszej, czy naszej historii. Marysia nie tylko przez większość życia była bez mężczyzny swojego, czy ojca dziecka u boku, ale ona też przez większość tego czasu była po prostu sama. No bo to możemy mieć ciocie, babcie, jakby jakieś rodziny, które pomogą. Ona była naprawdę sama, nie? I to jest też coś, myślę, miażdżącego. A właśnie skąd ta siła? No w naszym filmie właśnie, czy w naszej historii właśnie w momencie dużej słabości ta pomoc, czy jakaś iskra nadziei, jak właśnie przychodzi od na przykład sąsiada, czy od kogoś po prostu spotkanego, czy po prostu w naszej okolicy. I to jest też coś takiego, co ten film dobrze, żeby było, jakby miało wydźwięk i było zrozumiane, bo to jest film, oczywiście o tym mówię za każdym razem, dla wszystkich, że wszyscy mają to zobaczyć, mają zobaczyć kobiety, żeby zostały przytulone, docenione i tak, i powiedzieć, że jesteśmy z wami, widzimy was. Ale to jest film dla mężczyzn, żeby widzieli te kobiety. To jest film dla oczywiście polityków, urzędników, wszystkich tym, do których te kobiety pukają i muszą coś załatwić, muszą coś wywalczyć, żeby jakby, nie wiem, mieli więcej empatii może, ale to jest do wszystkich ludzi, czyli do innych rodziców, w klasie dzieci integracyjnych, które mają zdrowe dzieci, i do ludzi w autobusach, do sąsiadów właśnie, że to każdy z nas może zareagować w taki sposób, że może rękę wyciągnąć, która może być naprawdę tą ręką, która właśnie doda tej siły, a potem już te kobiety sobie poradzą, bo to jest jakby czasami mały gest, jakby jest potrzebny. Który jest motorem napędowym, tak, albo pomaga temu napędowi. Wiesz, oglądając ten film, bo też mówisz pięknie o tym, że jest to trochę film dla mężczyzn, bardzo dużo się mówi, szczególnie w polskim kinie, o tym, żeby kobiet w filmie było więcej, żeby było więcej reżyserek, scenarzystek. A ja jestem zachwycona wrażliwością Jacka Lusińskiego, który po prostu zrobił przeszywająco kobiecy film. Czy to było twoje spotkanie pierwsze z Jackiem? Ty od razu to zobaczyłaś, że on będzie potrafił z naszej perspektywy opowiedzieć tę historię? Czy jakby Jacek jest... ja spotkałam rzeczywiście się pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni z Jackiem. Już mi coś tam zdradziło, że jakby, to jest relacja, to już jest relacja, to jest, spotkamy się, kiedy będziemy mieli się spotkać, jakby tutaj bez napięcia, ale spotkamy się na pewno. Czy Jacek jest też taki, nie wiem, męski, czy taki jakby naprawdę, można powiedzieć, takim mężczyzną, że człowiek by nie podejrzewał tego, że będzie taki tutaj wgląd właśnie i też zaangażowanie w ten kobiecy problem. Czy absolutnie, nawet reprezentując tak kobiecy tytuł jak El, nie miałam absolutnie potrzeby, żeby
pod tym filmem podpisała się reżysersko kobieta. Jakby no, dostałam jest, wszystko, znaczy, absolutnie wszystko, czego oczekiwałam. To jest coś niesamowitego, ale no, ja nie miałam żadnych wątpliwości po prostu po przeczytaniu scenariusza. To jest, jakby, co to jest za film, o czym on jest, a on jest i po co on jest. On rzeczywiście zrobił ten film dla kobiet. Casting, etap castingu. Pojawiasz się i co się dzieje? Od razu czujesz się Maryśką? Tak. Wiedziałaś, że to jest rola dla ciebie, wiedziałaś, że to... Tak, wygrasz. Wiedziałam, przeczytałam jedną scenę krótką na casting, to była scena z teczkami z siostrą Martą. I ja taką scenę po prostu zagrałam na castingu jednym, a potem Jacek zaprosił mnie na kawę. Dał scenariusz i coś tam się umówiliśmy na jakieś tam rzeczy, że jak mi się spodoba, to jakby robimy próbę charakteryzacji i jakby dzień dobry. Że najkrótszy dla mnie casting, dla niego długi, ale dla mnie najkrótszy casting. W ogóle w swoim doświadczeniu. Chociaż nie, no te role, które się tak naprawdę dostaje szybko, bo te, które się jakby ktoś zastanawia, to jest też, no, tak naprawdę... Bo ty dużo grasz w teatrze, jakby jesteś znana z desek teatru i we Wrocławiu, i w Krakowie. Natomiast jakby, co takiego magnetycznego jest w tym wielkim ekranie? Jak odczuwasz różnicę w pracy nad taką historią? Czy ta historia w teatrze wyglądałaby inaczej? Różnica jest kolosalna. Teatr daje zupełnie coś innego niż film i przynajmniej mnie, bo ja akurat reprezentuję pewien, można powiedzieć, nurt w teatrze, czy tam reprezentowałam. To jest od skończenia szkoły. Od razu wskoczyłam w taki teatr, czy robienie takiej sztuki, tak rozumienie sztuki jakby zupełnie niemieszczańskiego, jakiegoś eksperymentalnego, no, postdramatycznego teatru. No, postdramatyczny teatr już jest jakby od dziesiątków lat, więc jakby to też jakby już jest stare i pase pojęcie, czyli od początku. Ja byłam aktorką, która jest raczej, znaczy jest korzystane, jest to, że mam pewną też ciekawość i zdolność performerską, czyli ja nie gram ról, nie grałam zwykle ról psychologicznych w teatrze, tylko takie właśnie do widza, mówienie wprost. Ja sobie zdałam sprawę, że od iluś ról ja za każdym razem mówię do widza wprost, ja nie mam jakichś jakby tutaj, no, a to robi jedną rzecz, to jest jakby ciekawe, bo w teatrze jakby gdzieś ta psychologia, czwarta ściana się wyczerpała już, tak jak mówię, 40 lat temu. Więc jakby to, że inaczej się człowiek kontaktuje z widzem, to jest ciekawe i to jest do rozpoznania i to uwielbiam i uważam, że jakby tak trzeba. Natomiast jako aktorka skonstruowanie psychologicznej postaci już jest niemożliwe w teatrze dla mnie, na takim poziomie, jak właśnie w filmie, nie? I jeszcze jedna jest zasadnicza rzecz, że role teatralne są ulotne, a w filmie zostają na zawsze. I to jest coś takiego, gdzie straciłam ileś ról z rzędu, odchodząc z kolejnych teatrów. No wiem, że tutaj jakby te role, no gdzieś na te... No może nie na zawsze, bo przecież te taśmy, kiedyś coś się może tam stać, ale jednak będą w obrocie. Ale jednak to jest coś, co nie, co ma zapis, nie? Co nie, nie ginie. Z drugiej strony nie można wskakiwać do tego i sobie coś tam jeszcze pobyć w tym, bo jest to też praca skończona. No zupełnie inna jakość. Bycie jakby też w tym i bycie w tej roli wiązało się na pewno z wymagającymi przygotowaniami na planie. Współpraca z jednym z młodych, małych aktorów, również ze spektrum autyzmu. Spotykałaś się z mamami, które walczą też lub musiały kiedyś walczyć o równe szanse dla swoich dzieci? Ja takie mamy znam, więc ja jakby nie musiałam specjalnie się tutaj umawiać i spotykać, bo mam bliskie takie osoby, mam takie koleżanki, które są mamami, które walczą, które są Maryśkami. Znam te kobiety, które zbudowały szkołę. Które są prezeską szkoły, żeby syn skończył edukację. Więc znam te kobiety. Ale przede wszystkim poznawałam dzieci i różne spektrum autyzmu, czy wysoko funkcjonujący, czy nisko funkcjonujący autyści. To było coś, z czym reżyser chciał, żebym się spotkała. Chodziłam o takie terapie.
i które obserwowałam, ale też mogłam w nich trochę uczestniczyć. A poznałam tak bliżej i się zbliżyłam to przede wszystkim z mamą Wojtusia, z Małgorzatą Krupińską, naszego po prostu naszego bohatera. Wiem, nie chcesz użyć tego szyfru, natomiast on jest tak jakby właśnie magicznie gdzieś tam jest ramą taką symboliczną też dla tego filmu, że tak, trudno nie użyć tego tytułu. Pięknie powiedziałaś, że tych Marysiek jest dużo i jakby gdzieś tam no, spoczywała na tobie odpowiedzialność jakby połączenia w tej postaci przebojowości, charyzmy. Jest w tobie taki naturalnie chyba bunt, który ci pozwolił być tą Maryśką. Jest, ale myślę, że nie jedna kobieta, która się spotyka z takim materiałem, to już jakby ten bunt by się obudził, ale rzeczywiście nie musiałam tego generować. Może tak. Mhm. Tylko rozniecać, a to jest o czym innym. No. Kopiesz na ekranie, zastępujesz bardzo ważnym ludziom drzwi. Jak cię wyrzucają drzwiami, wchodzisz oknem. I chyba ta rola po prostu niesie ze sobą siłę już w założeniu, ale jeszcze dołożyłaś do tego ten swój gen. Kończąc tę rozmowę, chciałam cię zapytać o festiwal polskich filmów fabularnych w Gdyni. To jest festiwal, który ma swój format od wielu lat. Zmieniają się też nastroje, obserwując to od kilku lat. Ja też już widzę, że są dominanty tematyczne. Trochę zmienia się nastrojowość filmów, które są tutaj pokazywane. Jakie znaczenie ma taki film w konkursie głównym? Taki film jak Siubuk. Kolosalny. Chociaż ja uważam, że to... Znaczy to jest świetne, że on tutaj jest, że on tutaj ma miejsce. I to jest niesamowite też, jak ludzie reagują na niego, ponieważ my jesteśmy tutaj, jak powiedziałaś, po pokazie prasowym, ale również po premierze właściwie, pierwszym pokazie z publicznością. I reakcje są porażające i bardzo, bardzo żywe. I to jest wspaniałe, że dzieje się to na festiwalu w Gdyni, ale ja jestem przekonana i bardzo, bardzo w to wierzę, że to jest film właśnie nie festiwalowy. To jest film dla każdego człowieka, nie dla środowiska. Jakby to jest wspaniale, że środowisko tego nie odrzuca, tylko też docenia. Natomiast to jest film naprawdę do kin, do telewizji, to jest film dla ludzi, naprawdę dla ludzi. Dla wszystkich. Dla wszystkich. Powtórzę też słowami Jacka Luśnińskiego, czyli reżysera, bardzo ważną rzecz i myślę, że warto, żeby to padło w tej rozmowie. To nie jest film o chorobie. To jest film o kobiecie i gdzieś tam te uniwersalne rzeczy, o których też wspominasz, nie pozwalają zdominować jakby tłu społecznemu, czy właśnie temu problemowi spektrum autyzmu tej historii. Naprawdę warto ją zobaczyć. Myślę, że dla wielu osób, łącznie ze mną, to będzie kosztowne emocjonalnie. Z takim, mimo nie chcę mówić o jakby charakterze zakończenia, bo jednak gdzieś tam zawsze z końcem spodziewamy się jakiegoś katarzis. Człowiek ma taką potrzebę domknięcia jakiegoś tematu, ale myślę, że nie będzie widza, który pożałuje oddanych emocji na ten seans. Dziękuję ci bardzo za tę rolę. Myślę, że w imieniu wielu osób. Moim gościem była Małgosia Gorol, tytułowa Maryśka z filmu Siubuk.